małej grupy, dwóch prowadzących na grupę, zapewniają indywidualne podejście. Nasi nauczyciele są doświadczeni, profesjonalni, a przede wszystkim bardzo życzliwi. Przedstawię teraz naszych prowadzących. Asia jest doktorantką na Wydziale Architektury i Polityki Warszawskiej. Prowadzi również zajęcia w pracowni rysunku, malarstwa i rzeźby. Natomiast Kasia, znana jako Lady K, jest architektem zajmującym się rysunkiem i ilustracją tradycyjną. W naszej szkole prowadzimy różne zajęcia, m.in. kursy rysunku architektonicznego. W ramach kursu architektonicznego uczymy rysować, co oznacza przede wszystkim umiejętność patrzenia i widzenia, rozumienia przestrzeni. Rozwijamy wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rysunku perspektywicznego, przez co nasi uczniowie są bardzo dobrze przygotowani na studia, na kierunki architektoniczne i artystyczne. Na naszych zajęciach z akwareli staramy się rozwijać indywidualny styl każdego kursanta. Zapraszamy zarówno tych zaawansowanych artystów, jak i osób, którzy nie mieli wcześniej styczności z malarstwem akwarelowym. Akwarela to mocna strona naszej szkoły i jesteśmy częścią z Komitetu Nauczycielskiego Stowarzyszenia Akwarystów Polski. Kurs hobbystyczny skierowany jest do każdej grupy wiekowej. Młodzieży, dorosłych, jak również do dzieci w wieku 7-11 lat, które wymagają specyficznego podejścia. Program dostosowywany jest do zainteresowań i potrzeb każdego z uczniów. Zapraszamy serdecznie. Na naszych zajęciach z rysunku postaci uczymy się z natury proporcje człowieka, szlifując warsztat zarówno od strony anatomicznej, jak i artystycznej. Stosujemy różne techniki od rysunku ołówkowego, po węgiel i akwarele. Sprostują z nami profesjonalni modele. Zapraszamy serdecznie na kurs również osoby przygotowujące się na Akademię Sztuk Pięknych. Podczas kursu ilustracyjnego, który poprowadzę, nauczymy się ilustracji szkicowej oraz rysowania i malowania portretów. Połączymy także cienkopis i akwarele, tworząc ilustracje architektoniczne. Zapraszamy na naszą stronę internetową, a w nowym roku szkolnym na zajęcia w naszej szkole rysunku linearnym.